Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, dzisiaj mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o cenę energii elektrycznej. Na giełdzie, towarowej giełdzie energetycznej ceny dochodzą do 1000 zł za 1 megawatt. To jest dzisiaj dramat dla gospodarki i dla gospodarstw domowych. Natomiast energia elektryczna pochodząca z wiatraków to jest 200 zł za 1 megawatt, panie premierze. Z fotowoltaiki 300, bez dotacji, bez dotacji. I panie premierze, czy jest jakiś pomysł, aby odblokować energię z wiatraków, tą, która jest ogólnie dostępna, aby odblokować energię ze słońca? Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło projekt, aby odwrócić tą ustawę z fotowoltaiką. Natomiast dzisiaj składamy wniosek, aby ustawę z 2016 roku o H10, 10H tak zwaną, również wysadzić w powietrze, bo to szkodzi polskiej gospodarce. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o odroczenie obrad i zobowiązanie rządu do przedstawienia informacji, jak zamierza walczyć z drożyzną energii. Panie pośle, dziękuję bardzo.